dziwaczne nawyki. Dzięki. Miał być wywiad, znowu przycięli. Wszystko się sypie. Nie tylko plan. Za bezsens. Weź, zadzwoń do niego. Klątwa. Klątwa pewna. Mamy krzyk? Czemu ja? Znowu ja. To niczego. Zadzwoń. Baterię na czekanie. Ale ile można czekać? 15 minut. Dzwonię. Wyłączony. Bez sensu. No co robimy? Nie chce mi się tutaj czekać. Kawa na BP? Kawa na BP. Co, spadamy? Odpalamy. Nie? Siema. Cześć. Zapomnieliście o kimś po ostatniej imprezie? Cześć. No jak zwykle. Dobrze, że nie otworzyliście mnie 30. No. Miał być jakiś wywiad? 30 otwieramy empiki. Właśnie, 30 otwieracie empiki. Włam na półki. 30 otwieracie empiki, tak. I w końcu żywiec na salonach. Na salonach empików w końcu żywiec. Dokładnie tak. Rzucamy swoją płytkę w Polskę. Udało nam się nagrać materiał. Fajnie, że Empik bierze nad tym swój patronat. Jak długo nagrywaliście tą płytę i nagrywaliście ją w znanym studiu? Nagrywaliśmy płytę... Lubię machać w innym studiu. LWW, u Zerówki. Cała sesja trwała około... 7 dni. 7 dni, ale generalnie spędziliśmy 2 tygodnie na sesji nagraniowej, na miksach, tam poprawkach i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu pojechaliśmy na 2-tygodniową sesję do Warszawy na przełomie stycznia i lutego. No i tam zarejestrowaliśmy ten materiał. Ile kawałków na płycie? 13, tak? Tak, jest 13 utworów na płycie. W kilku jest udział zaproszonych gości, którzy przyjechali też po części do Warszawy w trakcie naszej sesji. Także nagrali w tym samym czasie co my swoje zwrotki czy swoje refreny. Kogo zobaczył na tej płycie, Batman? Na płycie... Poza, że tak powiem, naszym stałym składem będzie Stasiak z zespołu 247, będzie Vankej z legendarnego już w niektórych kręgach zespołu Dinal z Opola. Z wokalistów będzie jeszcze Hania Drewnowska, będzie Adaś Słomiński z Żywca z zaprzyjaźnionego składu Limandej. Rapersko jeszcze będzie Tetris, także no, dość silna reprezentacja. Jeśli chodzi o skrecze na płycie, no to położył je znany i lubiany DJ Ike. Czyli generalnie dużo się dzieje na płycie, ale czemu płyta zaczyna i kończy się literką? Płyta zaczyna się literką, ponieważ tak sobie wymyśliliśmy. Ponieważ tak sobie wymyśliliśmy. Wymyślił to Łukasz. Zamiast pisać standardowe intro i outro, bo tak traktujemy te numery, no jesteśmy u otwarte i u zamknięte. Od 30 kwietnia szukamy The Prismat w Empiku, a ja w takim razie spadam. Na razie, chłopaki. No, trzymajcie się. No, trzymajcie. Dzięki. The Prismat, coś z niczego, 30 kwietnia. Zapraszamy do Empików.